Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie dokończymy pozostałe tezy Johna Wycliffe'a, reformatora Kościoła, który żył w XIV wieku, w 1320 do 1384 roku. 27. teza. Wszystko dzieje się z absolutnej konieczności. Ta teza wymaga troszeczkę większego wyjaśnienia z uwagi na to, że pewne pojęcia w XIV wieku były szeroko rozpowszechnione, a w naszym wieku troszeczkę innymi pojęciami operujemy, tak więc czasami trudno zrozumieć, co akurat pisarze w tamtych czasach mieli na myśli, stosując pewnego rodzaju słowa. Oczywiście sytuacja jest o wiele trudniejsza z Pismem Świętym, które zostało parę tysięcy lat temu spisane i pewne pojęcia, musimy bardzo ostrożnie podchodzić, aby, tak jak to apostoł Jan mówi, nie zapędzić się za daleko. Wycliffe poucza o wierze w Boga jako fundamencie wszelkiej prawdy i wystarczalności indywidualnego studium Pisma bez absolutnej konieczności interpretacji przez duchownych. Bóg wprowadza w prawdę przez Ducha Świętego. Więc konieczność interpretowania Pisma Świętego przez upadłe duchowieństwo jest absolutnie niedozwolone. W swoich pismach po roku 1377 Wycliffe zaczął przyjmować dużo bardziej ostry ton, a wiele z jego dzieł to silny środek polemiczny. Jego De Potestate Papae z roku 1379 jest całkowitym odrzuceniem XIV-wiecznej hierarchii kościelnej. W nim Wycliffe określa papieża jako antychrysta i krytykuje korupcję kościelną. De Apostasia i De Blasfemia są to ostre, polemiczne prace, obejmują krytykę światowych przywar braci i zakonników. Wycliffe dochodzi do wniosku, że wiara chrześcijańska została założona przecież przez prostych ludzi. To nie byli teologowie. Oni nie kończyli żadnych szkół, nie byli ludźmi wykształconymi. Może tutaj wykształcenie miał apostoł Paweł, a pozostali to byli zwykli ludzie, rybacy, prości ludzie. I Pismo Święte nie musi być tłumaczone przez osoby, które muszą szkolić się, muszą specjalne szkoły kończyć. Faryzeusze bardzo dziwili się Chrystusowi, skąd on ma taką mądrość, przecież on u nas nie studiował. I to jest właśnie ta mentalność, że aby być duchownym, trzeba pójść do szkoły, do seminarium, tam wiele, wiele lat się uczyć, praktykować, studiować różne dzieła, w większości nawet to nie są chrześcijańskie dzieła, uczyć się tego i później można być. Wycliffe mówi inaczej, że bez absolutnej konieczności interpretacji przez duchownych, to tak księża w tamtych czasach mówi, absolutną koniecznością jest, aby Pismo Święte wykładali tylko i wyłącznie duchowni. Prosty człowiek nie mógł nic powiedzieć. Msza Święta polegała na tym, że ludzie siedzieli, wysłuchali. Najwyżej powiedzieli amen, jakieś takie określone słowa odpowiadali w czasie mszy świętej, ale nie mogli zabierać głosu w sprawach teologicznych, a tym bardziej przykładowo pojechać na sobór i tam po prostu brać udział w omawianiu wiary chrześcijańskiej czy jakiejś myśli poddawać. To było absolutnie niemożliwe.
Znając Pismo Święte, wiemy, że tym, który wprowadza w pełnię prawdy, jest Duch Święty. Więc interpretowanie czy wprowadzanie kogoś w nauki chrześcijańskie, tym bardziej jeżeli to jest to upadłe duchowieństwo XIV wieku, jest absolutnie niedozwolone. Chrześcijaństwo w tamtych czasach się zbankrutowało. John Wycliffe mówił wyraźnie, że chrześcijaństwo powinno istnieć bez hierarchii kościelnej. Hierarchia kościelna się skompromitowała. No to cóż z tego, że mieliśmy piękne zasady. Piękne zasady. Wspaniałe zasady. Weźmy na przykład komunizm w Rosji Sowieckiej. No zasady są przepiękne. Były te zasady cudowne. Ludzie przyjeżdżali. Byli tak oczarowani tymi zasadami komunizmu, które Lenin, później Stalin, później Chruszczow wprowadzali, ale cóż z tego, zasady zasadami, ale to był wręcz reżim totalitarny, tam się wręcz prześladowało ludzi. I taka sytuacja zawsze wymyka się z rąk. Nie możemy zapominać, że szatan działa na ziemi. Szatan wykorzystuje ludzkie słabości. I Wycliffe w pewnym momencie powiedział, to co działo się na dworze papieskim w kościele, ta korupcja, że to jest antychryst. Nie ma nic wspólnego z Chrystusem. To jest przeciwieństwo nauki Chrystusa. Światowe przywary braci, zakonników. No my mamy w naszej literaturze polskiej wiele różnych opowiadań. No, monomachia. Wojna mnichów, chyba tak dokładnie powiedziałem. Jak to popili sobie zakonnicy i tam walczą między sobą, bo tam chodziło o chyba jakieś słowo w Eucharystii, że to oni tam jest w innym miejscu i tak dalej. Wojna mnichów. Dwudziesta ósma teza. Bierzmowanie młodzieży, święcenia duchownych, konsekrowanie miejsc są zarezerwowane dla papieża i biskupów z powodu pożądliwości zysku doczesnego i zaszczytu. I tu jest właśnie Luther uderza w tą strunę, że właściwie papież i biskupi zarezerwowali sobie pewne obrzędy, że ja tylko mogę te obrzędy sprawować. No, ale byśmy powiedzieli, no dlaczego ty? Dlaczego papież może tylko? Dlaczego inni? Oczywiście za czasów Chrystusa była taka myśl i to było wprowadzone, że każda osoba, która jest ochrzczona, ona jest dzieckiem Bożym i przyjmuje wszystkie dary Ducha Świętego w mniejszej lub większej mierze i ona może wyświęcać, ona może bierzmować, ona może studiować Pismo Święte, ona może wykładać Pismo Święte. Nie ma dla danej osoby ochrzczonej z żadnego ograniczenia. Ale tu wszystko zawsze chodziło o zysk. Zarezerwowanie sobie miejsca dla siebie i, jak to się mówi, rząd dusz, panowanie nad wszystkim. Dwudziesta dziewiąta teza. Uniwersytety, studia, kolegia, stopnie akademickie i tamtejsze magistria, steria, wprowadzono z próżności pogańskiej, służą Kościołowi tyle, co diabeł. Tak więc studia teologiczne, gdzie w większości studiuje się pogańskie nauki, pogańską filozofię, rzeczy, które są totalnie niepotrzebne. Wiemy, jak Chrystus chodził z apostołami. 3,5 roku chodził z apostołami, a właściwie wyposażył ich Duch Święty.
I w wielu przypadkach tak było, że osoba nawrócona chciała chodzić z Chrystusem, jakby chciała się uczyć więcej, a Chrystus mówił: stop, stop, ty idź do swoich i powiedz, jakie wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Tak więc, jeżeli czytamy jakieś dzieła teologiczne z tamtego okresu, pisane przez teologów duchownych, to czasami możemy być przerażeni, jak oni tutaj, jak to się dzielili włos na czworo, jak oni to wszystko opracowywali co do szczegółów, a wiara chrześcijańska jest prosta. Chrystus w czterech Ewangeliach powiedział, że te rzeczy są wystarczające, abyście zdobyli wiarę w Jezusa Chrystusa, a tym samym życie wieczne, że nie potrzeba tego tak zagmatwać. Trzydziesta teza. Nie należy bać się ekskomuniki papieża czy jakiegokolwiek przełożonego, ponieważ jest ona cenzurą antychrysta. No wiele osób obawiało się ekskomuniki papieża, swoich przełożonych. No to był taki środek w tamtych czasach podporządkujący społeczeństwa, królestwa, papieżowi. Jeżeli ktoś studiuje historię, to wie, jak to dochodziło do poważnych konfliktów papieża z władcami. No, sławna scena w Kanosie, kiedy to król potężnego państwa musiał parę dni we włosiennicy na mrozie stać, bo tam ośmielał się przeciwstawić papieżowi. Tak więc ludzie bali się tej ekskomuniki, uważając, że papież jest zastępcą Syna Boga na ziemi i po prostu odcięcie gniew papieża, to aby gniew Boga. Jeżeli czynisz dobrze, jeżeli czynisz coś zgodnie z Pismem Świętym, zadajesz pytania, nie masz się czego obawiać. To jest cenzura. Cenzura wprowadzona przez antychrysta i wiemy, jakie jest zadanie cenzury. No, dopuszczanie tylko tego, co pasuje danej osobie. Tak samo w tamtych czasach nie należy się bać jakiegoś gniewu, wykluczenia z Kościoła, jeżeli tylko uważamy, że to, co czynimy, jest zgodnie z wolą Bożą, ze Słowem Bożym. Nie ma się czego obawiać. To są tylko strachy. 31. teza. Grzeszą ci, którzy fundują klasztory, a wstępujący do nich są dziećmi diabła. No, dosyć są ostre słowa z uwagi na to, że wiele klasztorów powstało z powodu grzechu, że jakiś hrabia czy bogaty człowiek nagrzeszył i pod koniec życia fundował dany klasztor, dane opactwo, a nie tylko z tego powodu, ale chciał sobie jakoś wyjednać drogę do nieba, żeby Pan Bóg patrzył na niego łaskawym okiem. No i klasztory nie dosyć, że dostały budynki, to dostały jeszcze wsie, tak zwane dusze. I oni mieli pod sobą wiele osób, które pracowały na nich, a w klasztorach sobie tylko chodzili, modlili się, zbierali te dziesięciny od ludzi. I John Wycliffe mówi wyraźnie: to są diabelskie sprawy. To Chrystus nie ustanowił takiego czegoś. Nie ustanowił żadnych klasztorów. Nie zapędzajmy się za daleko. Jan mówi w swoim liście. Nie zapędzaj się za daleko. Wystarczy ci tylko to, co robisz. Nie rób tego, co Pismo Święte nie wymaga od ciebie. Klasztory. Nigdy nie było żadnych klasztorów. To pogaństwo wprowadziło klasztory. Jaka jest społeczność Chrystusa z pogaństwem? Nie musimy naśladować pogaństwa.
A dlaczego ci wielcy panowie nie zrobili coś dla ludzi prostych? Oni tylko dla duchownych, którzy tam w próżności żyli. Trzydziesta druga teza. Wzbogacać kler jest wbrew poleceniu Chrystusa. Oczywiście świat się nie zmienił od tamtych czasów. Kler jest non-stop wzbogacony, może ponad miarę niż potrzebuje. No wiadomo, że ludzie potrzebują z czegoś żyć. Tak samo i kler potrzebuje z czegoś żyć, ale to jest trochę za dużo tego wszystkiego i ponad miarę. Nie ma jakiegoś rozliczenia tego wszystkiego. No wiemy w naszym państwie, ile to środków pieniężnych, czy od państwa dostali, od no, grube miliony. Oczywiście posiadają duże majątności i no, wszystko kosztuje na utrzymanie. Kosztuje. I dlatego też Chrystus wyraźnie mówi, wzbogacać kler jest wbrew poleceniu Chrystusa. Chrystus mówi o ubóstwie, ubodzy w duchu. I też ci materialni ubodzy powinni być, a nie bogaty. Później on sobie musi jeszcze lepszy, najdroższy samochód świata sobie kupić i jeździ, a ten biedak chodzi w dziurawych butach. Trzydziesta trzecia teza. Papież Sylwester i cesarz Konstantyn zbłądzili, uposażając Kościół. To wrócimy, tu jest właśnie historia IV wieku, kiedy to chrześcijaństwo już tak wyszło z tych straszliwych prześladowań Dioklecjana. Był edykt tolerancyjny Konstantyna Wielkiego. No i tu zaczęło się upadek chrześcijaństwa, upadek moralny, upadek duchowy, etyczny, upadek, do którego przyczynił się też pieniądze. No pieniądze psują wszystko. I to jest tak zwany duch Judasza. Szczególną rzeczą, która zepsuła w tym czasie chrześcijaństwo, była tak zwana donacja Konstantyna. Konstantyn żył w latach od 274 do 337 i to był tak zwany dokument, który był sfałszowanym dokumentem, na mocy którego cesarz rzymski Konstantyn Wielki nadaje Kościołowi katolickiemu liczne dobra i przywileje. Najstarsza z zachowanych do dzisiaj wersji dokumentu pochodzi z IX wieku i jest przechowywana obecnie w Bibliotece Narodowej w Paryżu. Adresowana jest ona do papieża Sylwestra I, który był papieżem w latach 314 do 335 i ta donacja dzieli się na dwie części. W pierwszej z nich, zatytułowanej Confessio, cesarz opisuje, jak papież nauczył go wiary chrześcijańskiej, nawracał Rzym oraz jak wyleczył cesarza z trądu. Druga część, Donatio, Konstantyn nadaje Sylwestrowi i jego sukcesorom następujące dobra i przywileje. Pierwszy. Biskup Rzymu jako następca świętego Piotra uznany zostaje za ważniejszego od biskupów Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy oraz wszystkich pozostałych biskupów świata. Drugi punkt. Wzniesiona przez Konstantyna Bazylika Świętego Jana na Lateranie zostaje uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską. 3. Kościół Świętego Piotra i Świętego Pawła otrzymują liczne bogactwa. 4. Najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te same przywileje i insygnia, co rzymscy senatorowie. 5.
Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz. Wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki. Sylwester miał jednak odmówić noszenia korony, w związku z czym cesarz przyznał mu prawo do noszenia wysokiej białej czapki. 6. Papież i jego następcy otrzymują pałac laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami, miastami Italii oraz wszystkie regiony zachodu. Chociaż ten dokument był sfałszowany, ale sfałszowanie tego dokumentu miało pomóc w jakby zaaprobowanie stanu istniejącego w tamtych czasach, bo wiemy, że papieże chcieli przede wszystkim zdominować chrześcijaństwo. Uważali, że Rzym to jest najważniejsze miejsce na świecie w chrześcijaństwie. Były tak zwane 5 biskupstw, biskupów ekumenicznych, czyli równych sobie. To był Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopolu, Jerozolimy i w Rzymie. I każdy z tych biskupów uważał się za równego sobie. Nie było jakiegoś dominującego. My jesteśmy równi, ale ktoś jest jeszcze równiejszy. Nie było czegoś takiego. I papież otrzymał dodatkowe jeszcze korzyści materialne, nie? W tym, że Bazylika Świętego Jana na Lateranie została uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską. No, byśmy powiedzieli, no, jeżeli chcesz się pomodlić, no to musisz w najważniejszym miejscu. To już jest, to nie jest chrześcijaństwo, to już jest pogaństwo, bo Chrystus Pan mówił, że jeżeli chcesz się pomodlić, no to zamknij drzwi w komorze i módl się do Boga. Wiadomo, że kościoły są też ważne do modlitwy, ale nie ma ważniejszego miejsca. To jest najważniejsze miejsce. Czy modlisz się w zwykłym kościółku, na jakiejś wiosce, czy jakiejś kaplicy, gdzie parę miejsc jest tylko, czy w gigantycznej bazylice, to jest to same miejsce. Nie ma ważniejszego, mniej ważnego. Bóg nie ma względu na świątynię. Kościoły otrzymują liczne bogactwa. No nie są to tylko bogactwa jakieś złote, jakieś precjozja na obrazy. Czasami idziemy do kościoła i ten obraz jest cały wyzłocony różnego rodzaju takimi grantami, sercami ze złota. No ktoś wdzięczny jest Bogu za jakąś modlitwę. No już coś ze złota otrzymuje. No ciężko mu dać bliźniemu, no to robi coś, a to tam wisi i bogactwo rośnie. Rzymscy senatorowie, no popatrzmy, no to jest po prostu cesarstwo rzymskie. No jedna władza wyszła i druga przyszła i taka sama, nic się tu nie zmienia. No papież, no na razie nie ma korony, ale później ma koronę i to potrójną koronę, nie jest już pojedynczą koronę, nie dosyć do tego insygnia i prawa, ale i też pałac laterański, prowincje, miasta, regiony, no i zaprzeczenie tego, co Chrystus powiedział, królestwo moje nie jest tego świata. Chrystus Pan, no nie wiem, czy Chrystus Pan by to wszystko przyjął. Czy apostoł Piotr by to wszystko przyjął. To byli misjonarze. Oni chodzili od wioski do wioski, w wielu trudach misyjnych. Nie mieszkali w żadnych pałacach. Nie mieli żadnych ziem, żadnych majątków. Nikt przed nimi nie klękał, nikt nie całował. A nawet jak była taka sytuacja, to bardzo oponowali przeciwko. Mówili, my jesteśmy ludzie, no ludzie drodzy, co wy robicie? Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. Nie chcemy żadnych przywilejów. Chrystus powiedział wyraźnie, nie nazywajcie nikogo ojcem, bo macie o jednego ojca w niebie. A wy jesteście braćmi, siostrami w Chrystusie, jesteśmy równi.
I o tej równości chrześcijanie zapominają. Już ktoś, jak jest duchowny, duchowy, on ma już, jest konsekrowany, namaszczany, wyświęcany, wielka uroczystość. No już on się czuje jak nadczłowiek, jak mało mniejszy od aniołów i już, jak to się mówi, myśli, że ma władzę, jego słuchać trzeba, pokłony bić przed nim. To jest wszystko cielesność. Cielesność, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bóg takiej wiary nie założył. To nie jest Kościół Pana. 34. teza. Wszyscy należący do zakonu żebraczego są heretykami, a ci, którzy dają im jałmużny, są ekskomunikowani. W tamtych czasach powstawały zakony, że ludzie chcieli jakoś przeciwko temu wszystkiemu żyć w jakiejś prostocie, ale Jan John Wycliffe mówi, nie tędy droga. Chrystus tego od was nie wymaga, żebyście wstępowali do zakonu. My myślimy, że tu są wysokie mury i te mury oddzielają od świata zewnętrznego, ale co się dzieje za tymi murami? Tylko chyba jeden Pan Bóg wie. Ale wiedzmy, że te mury też przenika szatan, że tam szatan też działa i to porządnie działa na umysły. Człowiek sobie może wyobrazić, że to, co robi, to jest bardzo dobre, ale to nie ma nic wspólnego z wiarą w Jezusa Chrystusa. Zakon żebraczy, rodzaj zgromadzeń powstałych w XI wieku jako reakcja na kryzys Kościoła i wzrost ruchów heretyckich. Ubóstwo inspirowało całe ruchy reformy w XI wieku. Reforma domagała się powrotu Kościoła do ducha i struktur czasów apostolskich, ubóstwo w ujęciu waldensów, a częściowo Katarów w XII wieku stało się jedną z istotnych przyczyn ich buntu przeciwko Kościołowi. Ubóstwo w ujęciu Ewangelii stało się ideałem świętego Franciszka z Asyżu w XIII wieku, a przez niego franciszkanów i inne zakony nazywano żebraczymi. Oczywiście nam się może to wydawać, że to jest taka, pięknie śpiewają, pięknie modlą się, tak poświęcają się w stanie bezżeństwa, ślubują ubóstwo, chodzą i żebrzą i tak dalej. Ale to nie jest wiara chrześcijańska. To nie ma nic wspólnego z nauką Chrystusa. To jest wręcz herezja. I chociaż te zakony, jako zakonnik był ubogi, ale zakony były bogate. One miały posiadłości, mieszkam w Krakowie, tu jest wiele zakonów i w okolicy jest wiele zakonów i oni, nie tylko ten zakon był, ale to mieli tu wioski pod sobą, mieli tak zwane dusze, ludzi mieli pod sobą, którzy mieli obowiązek pracować na nich, przychodzić na zakonne majątki, tam pracować, odpracowywać pańszczyznę. I to jest po prostu, jedni się, jak to się modlili, a drudzy pracowali. I ta reforma pociągała to, że ubogi, bądź ubogi. Nie zdobywaj majątków kosztem drugiego człowieka. Ja nic nie będę robił, ja będę tylko sobie siedział, a wy płaćcie na mnie. Będę w rozkoszach, na wielu pokojach będę żył, miał służby wielu, a drugiemu człowiekowi nic nie zapłacę, a nawet pracuj u mnie za darmo. 35. teza. Wstępujący do klasztoru albo jakiegoś zakonu przez to samo niezdolni są do zachowywania przykazań Bożych, a w konsekwencji do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego, o ile z nich nie wystąpią. Osoby, które były w zakonach, było swego rodzaju takim zadrą w oku
Johna Wycliffe'a, on nie mógł tego ścierpieć. Ja przypuszczam, że dużo widział, dużo widział, dużo słyszał i to uważał, że to nie jest życie chrześcijańskie. A jeżeli jesteś pod wpływem Ducha Bożego i chcesz, aby to życie wyglądało zgodnie z wolą Bożą, z nauką Chrystusa, apostołów, Ewangelią, to w pewnym momencie wyczujesz, że to nie jest ta droga. Tak nie powinniśmy żyć. To jest pomyłka. Pomyliliśmy się. Trzydziesta szósta teza. Papież ze wszystkimi swoimi duchownymi, którzy posiadają własność, są heretykami, właśnie z tego powodu, że posiadają własność. Tak samo i ci wszyscy, którzy im na to pozwalają, to znaczy wszyscy panowie świeccy i pozostali laicy. Tutaj instytucja papieska no, jest tak wywyższona, że wiele osób mówi, no on musi być bogaty, on musi mieć posiadłości. To musi być taka pompa. No tam Muzeum Watykańskie, złota kipi, podziemia są zapełnione wszelkimi rodzaju dobrami. Zgromadzili tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo, ale to jest herezja. Chrystus nie mówi, że celem życia chrześcijańskich przywódców jest gromadzenie majątku. No i oni tu zastanawiają się, jakby tu jeszcze więcej majątków zgromadzić. Chrystus Pan nie poszedł do Heroda czy do Piłata odnośnie nauk, przykładowo nauki religii. O, tam słyszałem, że szanowni Herodzie, że płacicie za jakieś srebrniki, za naukę religii. No, czy można też skorzystać z tych srebrników? Chrystus powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ja tego totalnie nie rozumiem. Jak można pójść i srebrniki brać za naukę religii dzieci? Kiedyś to nie było do pomyślenia. Ksiądz czy pastorowie uczyli za darmo religii dzieci. A teraz mają swoje stawki, oni mają swój program, uczą religii, państwo im płaci za to, oj, cieszą się, jakieś zawiści są, każdy chciałby tam tej religii uczyć, bo to dodatkowy grosz wpada, daj wpadają w sidła szatańskie, w sidła mamony, no i szatan się cieszy, no i człowiek się też cieszy, bo zarobił parę groszy, zdobywa własność i tak dalej. No tu można byłoby bardzo dużo mówić na ten temat. Smutne to jest. 37. teza. Kościół rzymski jest synagogą szatana, a papież nie jest bezpośrednim kolejnym zastępcą Chrystusa i apostołów. Oczywiście papież i cała teologia rzymskokatolicka mówi, że apostoł Piotr był pierwszym papieżem i tu później wyznaczył swoich następców. No i a następca wyznaczył następnego następcę. I to tak jak w królestwie król wyznacza swojego następcę, później no, czasami to jest z rodziny ktoś, i po prostu jakieś takie królestwo ziemskie się tworzy. Następca. Rządzić. Ktoś musi rządzić. I to zasiadł na stolicy Piotrowej. No, Piotr miał stolicę. Piotr miał tron i on siedział i rządził chrześcijaństwem. Parodia. Tego nie ma w Piśmie Świętym. Kto to wymyślił? Sam szatan. 'Odzi to słowo synagoga szatana. Jeżeli ktoś czyta Pismo Święte, tam w dwóch miejscach jest podane słowo synagoga szatana. To jest z okazji listów do 7 kościołów, które są w Azji. Tam jest 7 listów
do 7 kościołów w Azji w Księdze Apokalipsy, kiedy Chrystus analizuje poszczególne kościoły, ich stan duchowy, jak oni wyglądają. I w drugim rozdziale, 9 wierszu, Chrystus mówi, że w waszym kościele są tacy, którzy udają się za Żydów, podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Czyli to, co oni robią, założyli kościół szatana. Oczywiście oni nie przyznają się do tego, że są synagogą szatana, kościołem szatana. A może nawet uważają, że są kościołem Pana, założony przez Jezusa Chrystusa. Ale jak Bóg, jak Jezus patrzy na to, co ci ludzie robią? Synagoga szatana. No i kiedy ktoś patrzy na to, co dzieje się w chrześcijaństwie, no to mówi, synagoga szatana. To nie jest synagoga Chrystusa. To nie jest Kościół Chrystusa. Z Chrystusem to nie ma nic wspólnego, tylko może nazwa. Objawienie 3 rozdział, 9 wiersz. Ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Kłamstwo. Przede wszystkim synagoga szatana jest oparta na kłamstwie. Uważają się za Żydów, ale właściwie Żydami nie są. Tak Chrystus w rozmowie z Żydami, oni powiedzieli, my dziećmi jesteśmy Abrahama. O, Abrahama. No, uważali, że genealogicznie oni są bardzo dobrzy, ale Chrystus mówi wyraźnie, wy jesteście dziećmi szatana. Wasze uczynki świadczą o tym, że nie należycie do Abrahama. Gdybyście należeli do Abrahama, to nie chcielibyście mnie zabić. A tak chcecie mnie zabić. A zabójcą od samego początku był szatan. A więc jesteście szataństwem. Nie ma co gadać. W objawieniu 2 rozdziale, 2 wierszu jest powiedziane, podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. No przychodzi ktoś, który uważa się za apostoła. O, jestem apostołem, jestem anioł światłości. Ale tu w pewnym momencie mówię, no ten człowiek kłamie. To, co on mówi, to nie ma żadnego poparcia w Ewangelii, w Chrystusie, a nawet jest kontra. I tutaj mamy synagoga szatana, to przede wszystkim Nikolaici. Nikolaici, był to ruch, który się już od wczesnego chrześcijaństwa zaczął, którego celem było przede wszystkim podział na dwie grupy w chrześcijaństwie. Duchowieństwo i laikat. Laikat ten uprzywilejowany, no ci senatorowie, cesarze, i później to wszystko, kardynałowie, no taka uprzywilejowana klasa w chrześcijaństwie, no która wynosi się, a laikat, prosty laikat, nie macie nic do gadania, my tu jesteśmy panami i bogami na tej ziemi. Później drugi ruch to był Jezabel, ze Starego Testamentu, która po prostu poprzez koligację z Izraelem doprowadziła do upadku Izraela i wprowadziła bałwochwalstwo. Tak samo Balaam i Balak byli to prorocy pogańscy, którzy poprzez różne takie sztuczki dziwne doprowadzili do upadku w Kadesz Barne, upadku Izraelitów, z którym zaserwowali wielką nierządnicę wtedy wielką nierządnicę i Izraelici no poważnie byli zwiedzeni. No i na tym tle pojawia się Antypas. To była grupa ludzi, którzy byli przeciwko temu wszystkiemu. Oni nie godzili się, żeby wprowadzać do chrześcijaństwa klasy, że wszyscy jesteśmy równi, braćmi. No i co zrobili z Antypasem? Zabili go. Ta klasa została zabita i do dnia dzisiejszego Antypas jest martwy. No i co z chrześcijaństwem się stało? Wielka nierządnica. Bóg patrzy na ten współczesny kościół. W tamtych czasach wielka nierządnica.
Wielki Babilon. To było coś okropnego i właściwie jedynym wyjściem było rozwiązanie duchowieństwa. Rozwiązanie tej klasy, żeby po prostu nie było duchowieństwa, bez duchowieństwa. No wiele osób sobie nie wyobrażało tego, jak to może chrześcijaństwo być bez duchowieństwa. Może być. 38. teza. Kościelne dokumenty prawne są apokryfami i oddalają od wiary Chrystusa, a duchowni, którzy je studiują, są głupcami. No, a co możemy o tym powiedzieć? No, kiedy wejdziemy na tą stronę soborowastrefa.pl, kiedy przeczytamy te wszelkie dokumenty prawne, kościelne, to czasami możemy powiedzieć, no to oddala od wiary Chrystusa. No, tam się dzieli włos na czworo, tam jest układy polityczne, religijne i to ludzie studiują, zastanawiają się, poświęć czas na studiowanie nauki Chrystusa, na modlitwę, na uczynki, miłosierdzia. I wyraźnie mówi, no są głupcami, no pobłądzili, o głupi i leniwego serca. Chrystus tak powiedział czasami, jak już nie mógł wytrzymać do apostołów. Jesteście leniwi, głupi. Tak. Kto wam to powiedział? Leniwi jesteście. Czytajcie, studiujcie Słowo Boże. 39. teza. Imperator i panowie świeccy zostali omamieni przez diabła, aby obdarzali Kościół dobrami doczesnymi. To nie dzieje się w XIII wieku, to już wcześniej się działo, to dzieje się i obecnie, na przestrzeni wieków. Ludzie są omamieni przez diabła, myślą, że mogą sobie kupić zbawienia, jeżeli więcej dadzą, $1,000,000, o, niebo się cieszy, niebo się cieszy, że grzesznik dał wysoką kwotę pieniędzy na Kościół. Ale Chrystus nie uczył takiego, że to jest dobre, jeżeli dajecie dobra doczesne Kościołowi. Co Chrystus w tym czasie powiedział? Jeżeli dajesz dobra, wspomniałeś, że masz tam coś złego ze swoim sąsiadem, zostaw to, idź, pojednaj się z człowiekiem. Żyj zgodnie z Ewangelią. I tu w naszej literaturze polskiej dużo jest tego, tych właśnie obdarzania dobrami doczesnymi. Tam jest za dużo tego wszystkiego. Za dużo. I co, do czego doszło? Powstało państwo kościelne. No parodia. Chrystus chciał, żeby powstało państwo kościelne. Królestwo niebieskie. I to jest właśnie niezrozumienie Słowa Bożego. Bóg założy królestwo. Ludzie nie mogą zakładać Królestwa Bożego, Królestwa Kościelnego. Przyjdzie w czasach ostatecznych Chrystus i założy królestwo swoje. To nie jest zadanie dla chrześcijan założyć Królestwo Boże czy państwo kościelne na ziemi, gdzie będzie królem papież. To nie jest takie zadanie. Czytajcie w Piśmie Świętym. To nie jest zadanie. 40. teza. Elekcja papieża przez kardynałów została wprowadzona przez diabła. Oczywiście może to się wydawać ludziom, że no to jest taki święty obowiązek, święta rzecz, że tam Duch Święty, on się tam modlą, wielka uroczystość jest, to dym biały, to dym czarny, wszyscy są wielce podekscytowani tym wszystkim. Znajdź to w Piśmie Świętym, taką elekcję. No znajdź to, no nie ma. To jest tradycja, która nie ma nic wspólnego z nauką Chrystusa. 1059 roku, które przyznało wyłączne prawo wyboru nowego papieża kolegium kardynałów,
miało miejsce 110 papieskich elekcji i konklawy, które wyłaniały papieży obecnie uznawane przez Kościół katolicki za prawowitych. Przed 1059 roku nie było żadnego ustalonego procesu papieskiej sukcesji. Papieży często wybierano ze znacznym udziałem ze strony osób świeckich, a niekiedy byli przez nich wprost mianowani. No jak to odbywa się konklaw? Oczywiście to jest wszystko za zamkniętymi drzwiami. No jest taki sławny film o konklawę. No polecam, aby go obejrzeć. Może w jakiejś części odzwierciedla to, co tam się dzieje. Ale te konklawy, 110 konklawy, oni podaje tylko uznanych przez Kościół katolicki, bo wiemy, że byli też tzw. antypapieże. Antypapieże, ale oni nie nazywali się ja jestem antypapież, a oni mówili ja jestem papież. I w pewnych historii ich było nawet trzech, którzy wzajemnie się zwalczali. No to jak Duch Święty, mógł do czegoś takiego doprowadzić? Oczywiście Duch Święty nie miał z tym nic wspólnego. Z tym konklawem. To jest wybór nowego władcy według pewnego procesu. Kiedyś to było inaczej, teraz jest to inaczej. Kto? Co? Jak? Po co? To wszystko. Popatrzmy na te zdjęcia. Czy to gdzieś przeczytamy w Piśmie Świętym, że takie bazyliki macie zbudować? Że tam się ma to wszystko odbywać? To jest to, że chrześcijanie odeszli od Ducha Świętego. Duch Święty jest już niedopuszczany do kierowania chrześcijaństwem. My, ludzie, kierujemy. Jak ktoś czytał Dostojewskiego, bracia Karamazow, tam jest sławny monolog wielkiego inkwizytora, kiedy to Pan Jezus, to jest oczywiście fabularne opowiadanie, kiedy to Pan Jezus zapragnął przyjść na tą ziemię i to w najgorsze miejsce, właśnie do Sewilli, gdzie tam było to auto da fe, gdzie tam palili heretyków i odszczepieńców. Stos codziennie prawie gorzał. I no, Chrystus zostaje szybciutko uwięziony i właśnie wielki inkwizytor mówi: to nie jest już Twój Kościół. To jest nasz Kościół. Po co żeś tu przyszedł? My nie chcemy Ciebie. I to jest, byśmy powiedzieli, ta sama sytuacja już ludzie w XIX wieku, Dostojewski, to wszystko ludzie myślący widzą, że to nie jest już Kościół Jezusa Chrystusa. To jest nasz, ludzki. My, ludzie, sobie stworzyliśmy taki Kościół. Na podstawie własnych dekretów. I mamy tu dekret in nomine domini. Nie mamy dekretu, który podaje nam Ewangelia. Ewangelia nie podaje takiego dekretu in nomine domini. Jak wybrać papieża? I to ludzie sobie dodają. Jak wejdziemy na tą stronę soborową, no tych dekretów jest coraz więcej. Coraz więcej. No i trzeba to wszystko później, ci biedni studenci teologii, przyszły księża, oni to studiują, już nie mają czasu na Ewangelię, tylko więcej czasu poświęcają na studiowanie tych dekretów, żeby wiedzieć, jak to wszystko prowadzić. 41. teza. Nie jest konieczne dla zbawienia wierzyć, że Kościół rzymski jest najwyższy między innymi kościołami. No i to jest właśnie to, że jeżeli chcesz być zbawiony, to musisz uznać, że Kościół rzymski jest najważniejszy spośród innych kościołów. To nie tam luteranie, czy anglikanie, czy prawowierni, czy ortodoksyjni, czy jakieś waldensi. Nie, najważniejszy jest Kościół rzymski. Jeżeli nie należysz do tego kościoła rzymskiego, nie będziesz zbawiony. Jest najważniejszy. Czytajmy Pismo Święte. Izraelici tak się chlubili, ale Bóg ich odrzucił. W którym momencie Kościół rzymski został odrzucony? Nie wiemy. Nie wiemy. W którym momencie zboczył?
czy w czasach Konstantyna, kiedy to Sylwester przyjął te wszystkie dobra, połakomił się. Chrystus odrzucił dobra tego świata. Wybrał drogę krzyża, wąską i ciernistą. Nie pałace laterańskie. Ale powiedział sam o sobie. Nie mam gdzie mieszkać. Nie mam miejsca zamieszkania nawet. Czterdziesta druga teza. Niedorzecznością jest wierzyć odpustom papieża i biskupów. No i to jest, to pięknie rozwinął Marcin Luther. Już byśmy powiedzieli, wiele lat przed Lutrem już były te odpusty za pieniądze, kiedy moneta wpadnie do skrzyni, zabrzęczy, to dusza z raju ucieka, że można kupić sobie zbawienie. I to właśnie ten prosty lud był tak omaniony tymi niedorzecznościami. I to jest do dnia dzisiejszego. Nie tylko odpusty pieniężne, no ale przeczytajmy sobie, odpusty do dnia dzisiejszego istnieją. Słowo Boże nie może tego jakoś zwalczyć. Ludzie nie mogą zrozumieć, że nie ma odpustów. Dlatego też należy dobrze zapoznać się z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Dobrze to ją przestudiować. Wolniutko, werset po wersecie, zastanowić się z modlitwą, z pomocą Ducha Świętego. 43. teza. Niedozwolone są przysięgi składane dla umocnienia kontraktów zawieranych przez ludzi w sprawach świeckich. No, to jest powołanie się na słowa Chrystusa. Nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Czy to w sprawach świeckich, czy w sprawach bożych. Unikajmy przysięgania na Boga. I to jest widocznie w tamtych czasach, no, ludzie przeholowali, nadużywali imienia Bożego. Dlatego też bądźmy bardzo ostrożni i w tej kwestii. 44. teza. Augustyn, Benedykt, Bernard zostali potępieni, jeżeli nie odpokutowali za to, że posiadali własność, ustanawiali i wstępowali do zgromadzeń zakonnych i tak od papieża aż do ostatniego zakonnika wszyscy są heretykami. To bardzo chyba leżało na sercu Johnowi Wycliffe'owi, te właśnie posiadanie własności, gdzie no, bogacili się, no, nie myśleli o sprawach bożych, tylko mówili, o, tam jakiś umierający jest, bogaty człowiek, no to idą go wyspowiadać, no i podchodzą go na różne sposoby, żeby zapisał coś, że no, dusza jego dozna zbawienia, jeżeli zapisze coś na kościół i tak dalej, my to gwarantujemy. No i ten biedak umierający, no, zapisywał, a oni się cieszyli, no, wiemy, że natura ludzka jest zachłanna, masz trochę, chcesz jeszcze więcej i tak jest takie błędne koło. W końcu człowiek sam wpada w swoje sidła zachłanności. To nie jest chrześcijaństwo. 45. teza. Wszystkie zgromadzenia zakonne bez różnicy wprowadzone zostały przez diabła. To jest ostatnia teza Johna Wycliffe'a, który mówi wyraźnie, zgromadzenia zakonne nie powinny istnieć. To jest diabelstwo. To, co tam się dzieje, nie powinno w ogóle się dziać. Nie powinno to być. Po co to, na co to jest potrzebne? Może w tamtych czasach się to bardziej tak rozpleniało. Obecnie to jakoś cicho jest, ale co tam się dzieje za tymi murami? Co tam jest? Jeden Pan Bóg wie, co tam jest. 45 tez zakończyć taką polskim akcentem, mianowicie pieśnią Wycliffe'a,
którą napisał Andrzej Gałka. Zmarły w 1451 roku. Był duchownym, profesorem Akademii Krakowskiej, zwolennikiem husytyzmu. Pieśń sławiąca Wycliffe'a powstała około 1449 roku, ale najstarszy znany jej przekaz pochodzi dopiero z połowy XVI wieku. Pieśń powstała najprawdopodobniej w maju lub w czerwcu 1449 roku w Głogówku, gdzie schronił się Gałka przed procesem inkwizycyjnym. Stamtąd słał listy w obronie siebie oraz idei Wycliffe'a. Do jednego z listów, których adresatem był król Kazimierz IV Jagiellończyk, dołączył pieśń w języku ludowym z niektórymi ustępami dotyczącymi zasad Wycliffe'a. Badacze przypuszczają, że była to właśnie pieśń o Wycliffe'ie. List został skonfiskowany w Krakowie, a dalsze losy Jędrzeja Gałki są historykom nieznane. Pieśń o Wycliffe'ie. Polacy, Niemcy, wszystkie narody, jeśli wątpicie w głoszone kazania i wam słane pisma, to Wycliffe prawdę wam powie. Nie ma równego mistrza dla pogan i dla chrześcijan. Nie będzie większego aż do dnia sądnego. Kto chce tego dowieść, więc taka jest o nim ta opowieść. Kto do niego przystąpi i na jego drogę wstąpi, nigdy z niej nie stąpi. Od boskich zamysłów aż do ludzkich wyobrażeń, rzeczy objawione, lecz wielu męcom zakryte, uczynił odkryte. O kościelnej jedności, o kościelnej świętości, o antychrysta władzy, o kapłanów złości opisał w całości. Kapłani Chrystusa, przez Chrystusa powołani, Jego naśladujący, skutek wiary pokazują to, co nauczają. Cesarscy księża są antychrystami. Ich władza nie od Chrystusa, ale od antychrysta z cesarskiego zarządzenia. Papież Sylwester otrzymał władzę od smoka, tego od Konstantyna. Jego jad wylewa się z boku na kościół każdego roku. Sylwester się bardzo trudził, bo szatan go pobudził, by w imieniu cesarza zwodził, na majątkach go oszukał i Rzym wyłudził od niego. A potem wszystkim świeckim zgarnął ich włości jak swoje własności. Władca tych nieszczęśników, którzy się teraz wielce smucą. Chcesz się tego smutku pozbyć, a pokój nabyć, musisz się więc modlić. Pozwól Bogu swój miecz naostrzyć i antychrysta nim pobić. Z żelaza mieczem antychrysta nie pokonasz. Święty Paweł w listach powiada: zabije antychrysta słowem swym Jezus Chrystus. Prawda to słowo Chrystusa, fałsz to słowo antychrysta. Prawdę księża ukrywają, kłamstw się nie lękają. Wiernym głoszą: baju, baju, będziesz w raju. Chryste, na Twe rany racz nam dać księży, którzy by prawdą się kierowali. Antychrysta pogrzebali, a nas ku Tobie prowadzili. Podaję książkę z dziełami Johna Wycliffe'a. No przykro, ale tylko jedną znalazłem i to taką bardzo okrojona. To jest wszystko to ze zdziwienia, antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku. Tam jest rozdział o Chrystusie i jego przeciwniku, antychryście, na stronie 370. Oczywiście są to tylko dwa rozdziały, 12 i 13. Nie ma całej książki o Chrystusie i jego przeciwniku, antychryście. I oraz o błogosławionym wcieleniu na stronie 374. W jednych z następnych wykładów i omówień
jest zapowiedź teraźniejsza prawda, the present truth. Kościół Pana zawsze miał teraźniejszą prawdę. Teraźniejsza prawda pokazuje nam obecne obowiązki i naszą właściwą postawę. Teraźniejsza prawda jest teraźniejszą prawdą, a nie przyszłą prawdą. Słowo jest lampą świecącą, jasno tam, gdzie się znajduje, a nie ścieżką, którą Kościół będzie szedł w przyszłości. Teraźniejsza prawda jest tematem dla ludzi żyjących obecnie, a nie dla ludzi z przyszłych pokoleń. Jest to dynamiczna koncepcja prawdy w przeciwieństwie do sztywnego podejścia i braku otwartości na nowe teologiczne zrozumienia punktów orientacyjnych lub filarów prawdy uczynionych dla ludzkości. Przykładem tym jest list do 7 kościołów w Azji. Jak to tak jaśniej wytłumaczyć, co to jest teraźniejsza prawda? No, kiedy jesteśmy w internecie, na YouTubie, tam znajdujemy i wszędzie znajdujemy wiele różnych wykładów, mniej i bardziej pomocnych. Są wykłady bardzo informacyjne, no, bardzo sensacyjne, które no, my jesteśmy bardzo podnieceni tymi wykładami, ale powinniśmy się zawsze zastanowić, no co ja z tego będę miał? Czy ta prawda głoszona obecnie, czy ona przybliża mnie do Królestwa Niebieskiego? Czy pomoże mi w moim zbawieniu? Czy otworzy moje oczy na działanie Ducha Świętego, na to, co mówi Chrystus ze słowa swojego? Oczywiście Pismo Święte jest pełnią prawdy i każdy okres w chrześcijaństwie czy w starożytności miał swoje takie priorytetowe nauczanie. Tak samo jak mamy list do 7 zborów czy kościołów w 2 i 3 rozdziale Apokalipsy i każdy okres chrześcijaństwa miał swego rodzaju inne priorytety. My obecnie mamy trochę inne priorytety niż w tamtych czasach. My żyjemy bezpośrednio przed przyjściem Jezusa Chrystusa i naszym celem jest głównie przygotowanie się na sąd ostateczny. To nie jest to, że my sobie usiądziemy, będziemy tam studiowali, no, historię Izraelitów, no, jak tam było pod górą Burą Syna, jak oni tam wyszli, no i to będziemy tylko wałkowali i tak dalej. Mamy nauczyć się, jak żyć w naszych czasach. Co zrobić, aby być zbawiony? To, co apostoł Paweł usłyszał, panowie, co mam zrobić, abym był zbawiony? Co mam zrobić, abym był zbawiony? To woła do nas ludzkość. I my w odpowiedzi na obecne miejsce, nie to, co będzie w przyszłości. W przyszłości będą inne wydarzenia. Teraz, obecnie, co masz człowieku zrobić? I tą podstawą przede wszystkim jest Boży apel, jeden z ostatnich Bożych apelów w postaci poselstwa 3 aniołów. Cykl teraźniejszej prawdy będzie się składał z 10 odcinków, na których już w następnym tygodniu zapraszam. Do usłyszenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Amen.